Nasz przemysł i handel, transport i rolnictwo wołają o ręce do pracy. Na ten apel odpowiada młodzież z całego kraju. W miastach i wsiach powstają setki i tysiące zetempowskich brygad produkcyjnych. Realizując hasło Frontu Narodowego, młodzież polska bierze aktywny udział w walce o przeterminowe wykonanie wielkich zadań planu sześcioletniego. Za przykładem zetempowskich brygad produkcyjnych do masowego ruchu współzawodnictwa pracy przystąpiły kierowane i prowadzone przez ZMP Młodzieżowe Brygady Powszechnej Organizacji Służba Polsce. Oto junaczki żeńskiej brygady SP imienia Hanki Sawickiej w akcji żniwnej. Junaków SP spotkamy na wszystkich wielkich budowlach socjalizmu. Brygady SP imienia Wincentego Pstrowskiego, Stefana Czarnieckiego, generała Panfilowa i Pawła Korczagina budują magistralę piaskową. Będzie to wielka arteria komunikacyjna, która połączy Śląsk z pustynią blendowską. Junacy brygady imienia Tadeusza Kościuszki pracują w cegielni. Dzięki całkowitemu zmechanizowaniu pracy, dzięki sprawności i energii młodzieżowej załogi, produkcja wzrasta z każdym dniem. Stąd codziennie wychodzą dziesiątki tysięcy nowych cegieł, a cegieł potrzeba coraz więcej, aby szybciej rosły mury Nowej Huty i Warszawy, Kędzierzyna i Lublina, setek nowych zakładów przemysłowych i osiedli robotniczych, tysięcy jasnych, słonecznych mieszkań dla ludzi pracy. Na rusztowaniach obok starych, doświadczonych majstrów pracują młodzi. Patrzcie, jak sprawnie pracuje junak SP kolega Prusiński z Wisła. Takich jak on spotkamy w kraju dziesiątki tysięcy. Ale zobaczmy, jaką drogę przebył kolega Prusiński, zanim stał się pełnowartościowym fachowcem. Oto dzień przybycia junaków do brygady SP imienia Kim Jursena, zatrudnionej przy budowie Nowej Huty. Wszyscy ci junacy zgłosili się do brygady ochotniczo. Kolega Rosłan Kazimierz ze wsi Wyczulki do tej pory pracował jako parobek u kulaka. Kolega Strus Jan, syn biedniaka ze wsi Chotycze. A oto nasz znajomy, kolega Prusiński. Przed przybyciem do brygady także pracował u kulaka. Nie ma się czego wstydzić, kolego Prusiński. To nie wasza wina. To są skutki ponurych lat rządów sanacyjnych i okupacji hitlerowskiej. Likwidujemy je teraz szybko i bez reszty. Kursy dla analfabetów i kursy początkowego nauczania to tylko część pracy kulturalno-oświatowej, jaką prowadzą brygady SP. Junacy mają zazwyczaj olbrzymie braki w wykształceniu ogólnym. Wykłady, pogadanki i gawędy dają im podstawowe wiadomości z nauki o Polsce i świecie współczesnym, z zagadnień historii ruchu robotniczego i tradycji ZMP oraz poruszają najciekawsze tematy popularno-naukowe. Szkolenie wyższego stopnia prowadzi się systemem seminaryjnym. Tu już nie tylko trzeba słuchać, ale i samemu omawiać poszczególne zagadnienia. Po kilku tygodniach szkolenia kolega Prusiński daje sobie z tym radę nie gorzej od innych. Nie myślmy jednak, że szkolenie trwa bez przerwy. Są też godziny wytchnienia, w których młodzież junacka poznaje radości, jakie daje sport i wychowanie fizyczne.
Dużym powodzeniem cieszy się strzelanie. Każdy przecież pragnie jak najprędzej zdobyć odznakę sprawny do pracy i obrony. Młodzi sportowcy uzyskują coraz lepsze wyniki. W bieżącym roku ponad 50 tysięcy junaków zdobyło odznakę SPO, a wielu przerowników życia sportowego wzięło udział w pierwszej ogólnopolskiej spartakiadzie. A oto brygada SP przy pracy. Tak niedawno jeszcze były tutaj łąki i nieużytki. Teraz jest to teren budowy jednego z największych obiektów naszego planu sześcioletniego, nowej huty. Szanuje się tu wysiłek fizyczny człowieka, ale się go nie marnuje. Gdzie tylko można, zaprzęgnięto do pracy nowoczesne radzieckie maszyny. Człowiek i maszyna posuwają pracę szybko naprzód. Rusztowania nowej huty to także szkoła. Powstają tu nowe kadry fachowców. Obranego zawodu junacy uczą się w ramach kompanii szkolenia zawodowego. Szkoleniem kierują starzy, doświadczeni rzemieślnicy i majstrowie. Kolega Pruciński chciał zostać murarzem. Chciał i nie wiedział, jak się do tego zabrać. A oto jest już murarzem. Nowa huta dała mu zawód i wiedzę, której w swojej wsi, pracując u kulaka, nigdy by nie mógł zdobyć. Junaków SP znajdziemy w nowej hucie na wszystkich odcinkach wielkiej budowy. Z każdym dniem coraz szybciej rośnie wspaniałe miasto przyszłości, miasto młodzieży. Kiedy na terenach budowy nowej huty tętni rytm pracy, na jej osiedlach rozbrzmiewa radosny gwar pierwszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Mali obywatele nowohutnicy, naśladując ojców, także wznoszą budowlę. Na razie z piasku. Thank you.
będzie przenikać cięży muzyką i płynie do serca wprost. Ten walczyk Warszawa junakom swym śle SP, SP, SP. Przynosi wam radość piosenkę. Nie zawsze i nie wszystko idzie w brygadach SP gładko i bez trudności. Co się tutaj dzieje? Czyżby koledzy z drugiej kompanii nie chcieli pracować? Zapatrzyli się na bumelantów? Chodźmy na ich odcinek pracy. Zobaczmy, o co tam idzie na miejscu. Okazuje się, że koledzy z drugiej kompanii chcą pracować i nie tylko chcą. Pracują rzeczywiście nie gorzej od innych. Ale wyładunek koleb na ich odcinku nastręcza specjalne trudności. Ziemia tutaj jest gliniasta i trzeba ją wybierać ze środka łopatami, kiedy gdzie indziej wysypuje się sama. Wyładunek zabiera zatem stanowczo za dużo czasu. I co? Ma to tak pozostać? Nic podobnego. Junacy postanowili omówić powstałe na budowie trudności na zebraniu zatem posłów. Na zebraniu padają różne głosy. Są sceptycy. Nie da rady, mówią. Przy takiej gliniastej ziemi nie uda się nam chyba wykonać normy. Nie wszystkich jednak ogarnęło zniechęcenie. Oto mówi sekretarz partii. Koledzy, nie ma powodu do zdenerwowania. Wykonanie i przekroczenie planów produkcji nie oznacza wcale większego wysiłku fizycznego. Trzeba tu i głową popracować. Trzeba poznać nowoczesne metody pracy, doświadczenia przodujących towarzyszy. Na tej drodze nie tylko takie trudności da się pokonać. Teraz głos zabierze technik brygady. Jego to właśnie zadanie, popracować tu głową. I technik znajduje wyjście. Proponuje on pomysł racjonalizacji wyładunku inżyniera Czapora. Zastosowanie pomysłu racjonalizatorskiego skróciło czas wyładunku z 3 minut do 15 sekund. Cieszę się wraz z wami z waszych sukcesów. Niech proporzec przechodni przodownictwa pracy, który za chwilę otrzymacie, stanie się symbolem waszej owocnej i ofiarnej pracy. Niech prowadzi was do coraz to nowych osiągnięć. Niech żyją przodownicy pracy! Po występach artystycznych naszych znajomych czeka nowa niespodzianka – wycieczka do Krakowa. Młodzież z zainteresowaniem ogląda i poznaje zabytki przeszłości. Iluż z nich ma możliwość ujrzenia wspaniałych świadectw naszej kultury i sztuki narodowej po raz pierwszy w życiu.
Patrzcie, koledzy, ile to piękna potrafi stworzyć człowiek. A czy zdajecie sobie sprawę z tego, że są na świecie ludzie, którzy by chcieli piękno tych sal zniszczyć, napełnić je hukiem bomb, którzy by chcieli zburzyć nie tylko to, co my dziś w pokojowym trudzie tworzymy własnymi rękami, ale również to wszystko, co w ciągu wieków stworzyli nasi ojcowie. Nie, koledzy, nie pozwolimy na to. Nie dopuścimy do nowej zbrodni. Umacniając i rozszerzając nasze pokojowe, socjalistyczne budownictwo, wywalczymy i utrwalimy pokój na całym świecie.